Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości przy naszym telefonie. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, od dawna na nogach, także rano wstaję. Rano pani wstała, no i jak pani ocenia to, co wczoraj się stało? Brak zgody Unii Europejskiej na wsparcie dla Ukrainy z powodu sprzeciwu Węgier. Chodzi o wysokość 18 miliardów euro. Co się stało, że Węgry taką decyzję podjęły? To nie było żadną tajemnicą. Można było tego się spodziewać, bo Węgry zapowiadały wcześniej, że zablokują tą unijną pomoc. To jest element zupełnie innej, większej dla Węgier gry. I tak naprawdę nie chodzi o wyłącznie zablokowanie tych pieniędzy, tylko o uzyskanie odmrożenia środków, na które liczą Węgry z polityki spójności, a więc wieloletnich ram finansowych i środków, które będą miały Węgry też otrzymać, na co liczą w ramach KPO. Żeby nie zostało to przyjęte tak dramatycznie i źle, Węgry powiedziały, że w takim razie ten swój udział, tą część, którą Węgry wpłacałyby na rzecz Ukrainy, te 187 milionów, są w stanie dać z własnego budżetu, ale to zupełnie nie o to chodzi, bo przecież dla Ukrainy ma być pomoc znacznie większa, 18 miliardów euro. Więc myślę, że po pierwsze Orban prowadzi tu taką grę i szuka sojuszników do tego, żeby uzyskać poparcie na otrzymanie środków tych unijnych. A po drugie, jeżeli dalej będzie blokował te środki dla Ukrainy, to Unia będzie musiała poszukać innego rozwiązania i minister finansów Czech Stanjura, który mamy przewodnictwo przecież czeskie, prezydencję czeską, mówił o tym, że trzeba poszukać jakieś alternatywne rozwiązanie, jeżeli Węgry będą dalej się przy tym upierały, a kwestie rozstrzygnięć dotyczących ich środków unijnych nie zostaną tak szybko rozwiązane. Tak jak pani powiedziała, Węgry poprzez takie drastyczne decyzje walczą o swoje KPO, o swój KPO, Krajowy Plan Odbudowy. A jak Polska wygląda, jeżeli chodzi o tę walkę? Bo my, rozumiem, spłacamy już te pierwsze raty, spłacamy ten kredyt wspólnie zaciągnięty przez struktury Unii Europejskiej, nie mając KPO. Tak wygląda sytuacja dziś? Tak, ja bym trochę przestrzegała przed taką prostą kalką i porównywanie naszej sytuacji do Węgier, bo ona jest diametralnie odmienna. Jesteśmy też w innym miejscu, nie tylko geograficznie. Nasza rola w tej sytuacji wojny, rola Polski jest zupełnie inna niż Węgrów, którzy tej swojej prorosyjskości nie ukrywają. Ja jestem oczywiście rozczarowana tą polityką Węgier, ale musimy umieć się w tej sytuacji też odnaleźć i być może paradoksalnie to, o co gra Orban, może pomóc również odblokowaniu środków na KPO w Polsce, chociaż my byśmy chcieli, żeby ta blokada, której charakter jest niemerytoryczny, taki jak na Węgrzech, gdzie mówi się o korupcji, ale nie w odniesieniu do KPO, bo przecież mówimy o środkach unijnych, oni dopiero mają zatwierdzone swoje KPO. My tu tego typu zarzutów nie mamy, ale dzisiaj wygląda na to, że te prace takie techniczne, operacyjne, związane ze złożeniem wniosku w ramach KPO na tyle się zdynamizowały, że jesteśmy bliżej porozumienia z Unią Europejską. Mówiła o tym też pani minister Rzeczkowska, mówił wcześniej o tym minister Szynkowski. Ale co to znaczy, pani poseł, bliżej porozumienia? Bo my o tym bliżej porozumieniu słyszymy już od paru ładnych miesięcy, tak? Pani redaktor, ale niedawno jeszcze na tych brukselskich korytarzach mówiło się, że będzie przetrzymywanie tych środków do wyborów parlamentarnych, a teraz mówi się, że te prace są na tyle zaawansowane i one już też mają taki charakter ostatecznych ustaleń, że może to być to kwestia jakichś najbliższych miesięcy, bo proszę pamiętać, że nawet gdybyśmy złożyli ten wniosek,
o te płatności, to Komisja Europejska ma 2 miesiące na sprawdzenie tego i kolejny miesiąc ma Rada na zatwierdzenie, bo ta droga nie jest taka prosta, więc no, tak czy owak można by uzbierać terminów na 4 miesiące. Tak, to jest wiele miesięcy, tak, łącznie, ale pani poseł, to może my też powinniśmy w jakiejś sprawie zgłosić weto. Nie wiem, czy koniecznie, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, bo przecież to wiadomo, że to jest wsparcie niezbędne, ale w jakiejś innej sprawie Polska powinna coś zawetować, gdzieś się sprzeciwić, pokazać ten jasny sygnał przypłynący z Warszawy. Wy robicie tak, my robimy tak, a tego nie było. Z Warszawy taki sygnał nie popłynął do Unii Europejskiej. Może tu jest problem? Powiem pani, że też uważam, że umiejętność korzystania z weta nie jest żadnym grzechem, nie jest żadną polityką sypania piachu w tryby, tylko jest elementem, i to ważnym, co pokazuje też czasami skuteczna polityka Węgier, narzędziem absolutnie skutecznym. Tylko trzeba też zobaczyć, w jakich kwestiach możemy to dalej wetować. A w jakich kwestiach pani by widziała takie weto ewentualnie? Gdzie możemy sobie na to pozwolić? No, to są chyba te kwestie, które są związane z zasobami własnymi, z nowymi też podatkami. No, zobaczymy, jakie są ustalenia. Oczywiście tłumaczenie jest takie proste też, tak, że jeżeli chcemy udzielić pożyczki dla Ukrainy, no to musimy te środki skądś mieć. Więc jeżeli będziemy przeciwni, żeby były nowe wpływy do budżetu unijnego, no to uniemożliwią one unijną pożyczkę. Ja myślę, że tych instrumentów jest też wiele, że w innych kwestiach trzeba szukać porozumienia, żeby budować blokującą większość, że nie można w polityce tej unijnej też pozostać osamotnionym. No, czasami bywa tak, że innymi rękoma osiąga się określone cele, jeżeli nie chce się wprost tak bezpośrednio działać. No to są już kwestie też takiej unijnej dyplomacji, porozumień między krajami. No nie wszystko jest chyba, nie wszystko też powinno się toczyć przy otwartej kurtynie. Jednego jestem pewna, że to musi być polityka taka konsekwentna, która jak raz się postawi określone warunki, to z nich się nie wycofuje, bo siłę, autorytet buduje się tylko przy twardych stanowiskach. I tyle. Też się wiele pewnie nauczyliśmy. Proszę pamiętać, że Viktor Orban również nie kwestionował kwestii związanych z warunkowością, która dzisiaj uderza w węgierskie środki finansowe z Unii, tak? Więc to nie było tak, że Polska mogła samodzielnie tam wetować. Rzeczywiście mogła, ale w innych sprawach też by nie otrzymała poparcia. Nie jest to takie proste, jak czasami próbujemy znaleźć na to odpowiedź, ale weto jest ważne i ja uważam, że my nim gospodarujemy zbyt oszczędnie. To bardzo ważne słowa. Ja dlatego specjalnie jakby powiedziałam też o tej Ukrainie i o tym wecie w sprawie pomocy, ponieważ my jako Polska nie otrzymaliśmy przecież z Unii Europejskiej chyba żadnych środków, pani poseł, do tej pory za przyjęcie tych kilku milionów uchodźców, tych kilku milionów potrzebujących. Czy były jakieś niewielkie środki? Otrzymaliśmy środki dalece odbiegających od rzeczywistych wydatków. Nie chcę się tu pomylić, ale najpierw chyba dostaliśmy 700 milionów i potem 200 milionów, więc pewnie jest to jeszcze pomoc większa od miliarda. To, co składaliśmy, to były wnioski chyba na 9 miliardów. Nie jest tu zbytnia przychylność do zrekompensowania Polsce tych wydatków. Raczej powielana jest opinia, że Polska tak świetnie sobie poradziła z przyjęciem uchodźców, że właściwie, no jak sobie tak poradziliście, to radźcie sobie dalej. I nie bierze się pod uwagę no jakiegoś sporego
zmianę tego stanowiska. No ja rozumiem, że rząd prowadzi też negocjacje, że jest cały czas szukanie w tym budżecie unijnym tych środków, czy z różnych programów. Chcę też powiedzieć, bo czasami słyszę, już na koniec, że odblokujemy wam KPO, ale KPO było na budowanie odporności gospodarki, a nie na pomoc uchodźcom. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję pani Elżbieta Rafalska, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję i pięknego dnia. Dziękuję wzajemnie.